No, i teraz dowiedzieliśmy się tak naprawdę, w sensie nasi bohaterowie o tym jeszcze nie wiedzą. Oni się dopiero za niedługo o tym dowiedzą. Oczywiście, że tak. Że generalnie ich amulet działa. Tylko po prostu trzeba było go raz nacisnąć, a nie naparzać nim. To jest Uno. Więc tak naprawdę to czerwone, co się zaświeciło, to już da... Jakby nasi bohaterowie, czyli Jack i Daxter, dali znać już tym... no... Wastelanderom, że my praktycznie potrzebujemy pomocy. Tak więc o to się martwić nie musicie, oni nam przybędą na ratunek. Więc nie martwcie się, że Jack i Daxter, nie wiem, przepadną, czy cokolwiek. 62, kurde, orby. Ja pierdzielę, to jest naprawdę wynik dobry. Patrząc na to, że ja w Jacku dwójce i trójce zawsze olewałem te Precursor Orby, a tutaj staram się je zbierać. Gdyby jeszcze ten glitch zadziałał, który, no sami wiecie o jaki mi chodzi, to byłoby takie easy w ciul, że to jest szok. Dobra, ale jeszcze tutaj pominąłem kurdupla. Ale kurczę, powiem wam szczerze, że ta część miasta naprawdę, oj, no strasznie to wygląda. W sensie, ciekawy koncept na takie miasto, które wiecie, zostało nie tyle co, dobra, może nie opuszczone, ale zostało zniszczone. To jest ciekawy koncept. Ale koniec końców, kurczę, jak się tak na to patrzy, to naprawdę, kurczę, no trochę przerażające jest. Aha, tutaj chyba Dark Jack musi wejść w grę. Kurde, powiem wam szczerze, że konfrontując się teraz z tymi metalheadami, to naprawdę czuję taką nostalgiczną walkę, nie? Bo ich jest naprawdę mało w tej grze. I to aż troszeczkę nad tym ubolewam, że gra... Znaczy, z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony to, kurde... Fajnie mi się ubijało metalheady i zbierało skull gemy. Tak jak teraz w sumie, więc trochę taką nostalgią zawiewa. No a teraz... W ogóle... posłuchajmy sobie muzyki, ale zanim se posłuchamy, to... Kurwa, ten poziom. Patrzcie na to, jak on... Mimo co, mimo tego, że to wygląda przerażająco, to samo w sobie jest to piękne, moim zdaniem. Moim zdaniem, oczywiście. Przyznam, że tutaj miałem trochę obawy, że Jack zaraz zleci i w głupi sposób spadnę w dół, ale na szczęście się tak nie stało. Uniknęliśmy takiej kompromitacji. A wierzcie mi, to byłaby ogromna kompromitacja, gdyby tak się stało. O nie, tam jeszcze nie chcę iść. Tam mi się nie widzi iść jeszcze. No, i tutaj macie nawet, kurde, warsztat Kidy tu był. Nie to. Ja bym spróbował się tam do tego orba dostać. Opsi, tego nie chciałem. Wiecie co? Ja tak też zrobię. Poczekajcie. Ja nie potrafię odpuścić, a szczególnie Precursor Orbom. Temu to nie potrafię w ogóle odpuścić.
Dobrze. Patrzcie na to, patrzcie jaki secret. Ha, kto by pomyślał? O, patrzcie kurde, o pan. Jaki fajny sekrecik. Elegancko. Dobra, to teraz możemy sobie lecieć dalej w takim razie. No może nie tak. Ale się zapisało na szczęście, więc możemy sobie iść dalej. Chyba, że to jest farma nieskończoności tych orbów, no to bym tu na trochę dłużej został. Ale tu będzie lagi, ale tu lagi będą, ja pierdziule. Trzeba było się oczywiście standardowo przywitać, bo ja jestem fair i fajny kolega. Koleśka, jakby to powiedział zagrajnik. Tutaj widzicie, garaże są wszystkie pozamykane, tak więc nie łudźcie się, że wam się kiedykolwiek one otworzą. I chyba... A nie. Myślałem, że trzeba będzie, wiecie, użyć teraz light jacka. Woo! Dobra. Tego się nie spodziewałem. Przyznam się otwarcie, tego się nie spodziewałem. Tego się naprawdę autentycznie nie spodziewałem. Znaczy, czułem, że coś jest nie tak z tą konstrukcją, ale nie sądziłem, że aż tak. I kamehameha, kurde, skurczysyny wy. Więc lecimy dalej, nie opierdalamy się. Wielki finał gry się szykuje, proszę państwa, panie i panowie. Dobra, teraz róbmy tak, żeby nie spartolić tego, tak więc... Woo! Dobra, to trochę na pałę było robione, ale no, najważniejsze, że się udało. Elegancko. 564. No wiem, że dla niektórych może to być takie, co ty się podniecasz, to jest gówno, Skull Gemy się nie opłaca zbierać, a właśnie, że się opłaca, ja lubię zbierać. I co teraz? I co, komuś to przeszkadza? No to niestety macie problem. A, i teraz trzeba będzie jetboardem się tutaj dostać. Dobra, okej. Najgorsze jest to, że tutaj dosłownie checkpointa nie ma, nie? Ej, wy to widzieliście? Ja kurde... Ej, co ja w tej grze odwalam dzisiaj? Ja tu się gliczuję na jakichś kratach. O co tu chodzi? Ej, naprawdę, ja chciałbym wiedzieć. Ej, kurde, skaldżemy wpadają pod podłogę. Co tu się odpierdziela? Dajcie mi ten towar. We'll be right back.
elegancko. Tu to w ogóle, szczerze powiedziawszy, przypomina mi się ten... Mam na końcu języka tę lokację. Z Jacka dwójki. Ja wiem, że my jesteśmy na arenie i tak dalej, ale to mi trochę przypominało nie Pumping Station, tylko jeszcze inna lokacja. Ona miała jakąś swoją nazwę. To była ta lokacja, gdzie musieliśmy udowodnić temu Tornowi, żeby nas przyjął do Underground. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Co on tam trochę tak powątpiewał, co musieliśmy ten maszt cały ściągnąć. Ale kurde, no nie mogę sobie przypomnieć. Pewnie sobie przypomnę w edycji. Kurde, naprawdę, metalheady, miło się z wami teraz walczy, nie? Nie wiedziałem, że ja kiedykolwiek to powiem. Bo zawsze mnie one triggerowały w Jacku dwójce, ale teraz, patrząc na to, co mamy, kurde, w Jacku trójce, to ja naprawdę zatęskniłem za metalheadami. A to jeszcze byłoby lepiej, jakbyśmy z lurkerami walczyli. To by było dopiero, kurde, nostalgia. Pamięta ktoś w ogóle z was lurkerów? Czy to jest też taki temat zapomniany, tak jak Jack 1? Bo serio, tak jak ja miałem możliwość niejednokrotnie dyskutowania z fanami Jacka, to wszyscy, kurde, są bardzo wygadani co do Jacka właśnie, dwójki, trójki, nawet Zaginione Granicy, nawet X-a, ale o jedynce mało kto gada. I to tak troszeczkę mnie dziwi, bo wiadomo, od tej gry się wszystko zaczęło, ale patrząc też na to, jak Jack 1 prosperuje, i żeby nie było, to nie jest zła gra. Ale przyznajcie, że pod względem humoru to Jack 2 i 3 jakby no wygrywają, że jednak możesz się utożsamić trochę z Jackiem, ogólnie z głównym bohaterem, a nie, że twój główny bohater to jest deska. W sumie to nie, popieprzyłem coś. W Jacku 1 mogłeś się utożsamić z Jackiem. Bo jakby gra do ciebie się zwracała tak, jakbyś to ty był ty, a nie jako Jack. Tylko wiadomo, ty jako ty. Ale no mówię, ja jednak wolę protagonistę, który się odzywa, który ma jakąkolwiek osobowość, a nie jest jakimś drewnem, nie? I coś czułem, że to będzie podpucha, kurde, to, że ja tutaj skoczę. I wiecie, ja mówię teraz o czymkolwiek, dlatego że ta misja, no sami widzicie, to jest jedna trochę z dłuższych misji. No tutaj musimy po prostu chodzić, unicestwiać, niszczyć, chodzić, zabijać, chodzić, skakać, platformować. Wiecie, o co chodzi, no to... No ile razy możemy jedno i to samo komentować, no bez przesady. Where have you been? I've molted 3 times already, just waiting for you. Honan says we must get through the palace ruins, but I think... Uh-oh. Jack, what did you say before it's all over? Riding on your shoulder, although it is kind of bony and uncomfortable. Well, you've been a good pal. You too, Dax. These adventures, they've been great. Yes, young! Someone called for an army? You're a long way from the desert. I thought you said a smart warrior never takes his opponent head on. That depends on how hard your skull is. I'd say you and I are both rather headstrong. Let's finish this. Look alive, Jack. Lecimy z koksem, moi drodzy. Jesse Damus przybył nam na pomoc. Wow. Wow, 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 wow. Duck and Dutch. Fajna trawka nawet. Śmieszne nawet, przyznam. Moi drodzy, mamy 93% gry. Jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze. No i teraz poruszamy się, jakby to można powiedzieć, pojazdem Damusa, jak sami zresztą widzicie, bo Damus tutaj w końcu... No przybył do nas tym autem. O kurde, nie to.
Nie w tę stronę, ja pierdzielę, ale byłby z... ale byłby ze mnie słaby kierowca, jakbym miał tutaj być w roli Jacka. No w każdym razie ten pojazd Deimosa to jest takie potężne gówno, w sensie tak dobre potężne gówno, że dosłownie ma nieskończoność turbo, w ogóle jest taki potężny, że on przez wszystko przejeżdża. No sami zresztą zobaczcie, no kurde. O-o! Houston, mamy problem. Tak tego nie możemy zrobić. No bo nie możemy po prostu i już. Teraz pytanie, gdzie... A, dobra. Ha, 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 dobra. Mogłem się tego domyśleć. Nie zauważyłem tych tutaj, kurde, cosiów. Przez co faktycznie ta brama jest zablokowana, co oznacza, że... No musimy, kurczę, teraz przejechać przez nią, bo już została jakby odpalona nam ta brama. Ponieważ zniszczyliśmy te generatory prądu, czy nie wiem jak to się w sumie nazywa. O, tu mamy kładkę, zarąbiście w ciul. Kurde, nie! Nie! Ale możemy się tak przedostać. Widzicie? Gdybyśmy byli innym pojazdem, to wiadomo, skończyłoby się to źle. Ale w tym wypadku, no proszę was. Jesteśmy pojazdem Deimosa. Co mogłoby pójść nie tak w tym wypadku? A, tu coś nowego znowu mamy. Znowu będziemy musieli generatory zniszczyć. Znaczy, może dobra, nie nazywajmy tego generatorami, bo to już jest przeorana nazwa. To są takie kurde słupki, które pozwalają nam, wiecie co. No kiedy je zniszczymy, to wiadomo, brama się nam otwiera, no. Nie jest pod napięciem, innymi słowy. Muszę naprawdę nad dykcją popracować. Ale to też niestety jest problem taki, że ja dawno nie nagrywałem, no bo nie licząc teraz Kroka dwójkę, którego dostaliście na kanale dzisiaj, to w zasadzie ja nic nie nagrywałem, bo byłem na wakacjach z moją dziewczyną. W sensie to... Moja dziewczyna u mnie była, ale wiadomo, no spędzałem z nią czas, wiadomo o co chodzi, nie? Aha, tu jest jeden. Graficznie to w ogóle pięknie wygląda, co teraz się dzieje tutaj. A soundtrackowo również. Posłuchajcie sobie sami. No to teraz mamy problem, bo ja nie widzę za bardzo, czy możemy tutaj gdzieś przeskoczyć. Fuck. Kurczę. Nie, no proszę, nie spadaj. Da się chyba jakoś tu przejechać, co? Ale możemy jeszcze skakać, przecież. Tylko... Dobra, udało się. Udało się. Mamy bardzo mało HP. To nie brzmi za dobrze. W sensie pojazdu mamy bardzo mało HP. Ho, 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 kurde. Dobra. Trzeba było przejechać. Tyk, tyk, tyk. Tyk. Między innymi tyk.
o, 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 o. Za dużo was, sorry, Winnetu. Mnie tu nie ma. Jedź, szybko, jedź. Szybko, szybko, szybko. Elegancko. By your side in the end. This world is not yet out of heroes. We did well together. Don't move, Al. Please, promise me one thing. Promise me you'll find my son, Mar. You'll know him when you see this. He's wearing an amulet just like it. A symbol of our lineage with the great House of Mar. Save the people, Jack. They need you. Father. Yes? You were that child. I took you from Deimos, hoping to harness your eco powers for my experiments. Then I lost you to the underground. You seem upset. Did I tell you too late? You were the son of the great warrior Deimos. Oh, and he never knew. How delightful. Ah! Bigger! Thank you for opening the door to the precursors. Don't worry, I'll be back to put you out of your misery. After him, Jack! You're willing to go down there? Without a fuss this time. Yeah, well, don't get used to it. It's just that nobody hurts my best friend and lives to brag about it. Let's get him! Zanim zaczniemy. Kto by się spodziewał takiego obrotu spraw? Okazuje się, że Deimos jest ojcem Jacka. Tak, tego Jacka, którego wysłaliśmy w Jacku 2 do Sandover Village. Tego młodego Jacka. Czyli tak naprawdę Deimos jest naszym ojcem. No bo wiadomo, tamten Jack to był Jack z przeszłości. Oryginalnie, jak słyszeliście, imię Jacka to był Mar. I on został oddzielony od ojca przez Wigera. Jakim ty śmieciem jesteś, Wiger? Jakim ty jesteś, kurwa, śmieciem? To nawet nie da się słowami opisać. Absolutnie nie. Ogólnie hrabia Wiger porwał młodego Jacka i chciał go zmusić do eksperymentów, co mogliście zobaczyć, że młody Jack i Jack mieli teraz ten taki czerwony talizman. Potem został, wiadomo, ten młody Jack odnaleziony przez Underground, co daje spekulację, że skoro Jack to Mar, to Jack tak naprawdę to wszystko zbudował, wiecie, całe to miasto, czyli Haven City, innymi słowy. Bo w końcu w poprzedniej części było mówione, że za wszystkie te budowle stoi nie kto inny jak Mar, czyli Jack. Ja pierdolę, ale to jest pokręcone. Ale koniec końców, myślę, że się wspólnie zgodzimy z jednym. Wiger to jest kurwa śmieć. Którego trzeba dojechać za wszelką cenę. Dlatego teraz robimy powtórkę z rozrywki i to jest dosłownie podobny wyścig, podobne coś, nie wiem jak to nawet nazwać, bo my się w sumie nawet z nim nie ścigamy, bo on jest na samiuteńkim końcu, ale gonimy śmiecia zasranego. A wy się wsłuchajcie, nie wiem, w muzykę czy w cokolwiek, co tam będzie lecieć. Tak więc śmieciu, zaraz cię dorwę, frajerze kurde. Zabiłeś mi ojca.
I będziesz za to gnił w pierdlu, cfelu jeden. Oczywiście z tym ojcem to ja mówię jako Jack, nie? Nie żeby ktoś se tutaj zaraz dopowiadał jakieś smutne scenariusze. Ja to mówię jako Jack teraz. I jedziemy z koksem, proszę państwa, nie ma... Kurde, zapomniałem, że tu dziura jest. Dobra, jesteśmy na miejscu. Raczej jesteśmy w miejscu, gdzie ostatni raz zginąłem. Przez, no, wiadomo czyją głupotę, nie muszę chyba wskazywać palcem. I jedziemy, jedziemy. Kurde! O, dobrze. Dobrze jest. Jesteśmy nawet dalej niż bym kiedykolwiek pomyślał. To już chyba koniec jest. Ale ciemno jak w dupie. Greater good that I assume this role. Even now, it may be too late. If Eril awakens the dark ship's cargo, all will be lost. Listen, Glowboy. We've been doing all your dirty work while you slept in the stars. So stop it! Inefficient. I told you we needed a backup hero. We should have gone with Plan B. Oh, hey, cut it out! We are unhappy with your performance. If you had been a true hero, you would have stopped Eril by now. Oh my god. Yes, well, now we are even more angry. And we order you to avert your eyes, or we will... Oh, bother. They look like me? Not what you expected. Yeah, we like get that a lot. Don't look so upset. If you knew we precursors were a bunch of little fuzzy rats, would you worship us? Could we run the universe? Not possible, buddy. So, we fluff up the myth? A bit. And we get the respect we deserve. You idiots! Get down from there and stop defiling that glorious machine! Do not let our size fool you. We are the most powerful beings in the universe. We are? What does Daxter look like? Ah, yes. All Eco contains the source of our essence. Our code, so to speak. When Daxter touched the Dark Eco, he was actually blessed when he thought he was cursed. Woohoo! I'm a precursor! I'm a precursor! I'm a precursor! Hey! Wait a minute! They have pants! These creatures are the great precursors? And I wanted to evolve into the... No! A little drafty, isn't it? The only way to ensure that Eril will not awaken the ship's cargo is to go there yourself and stop him. We will send you there from here. But the weapon... Chill out, buddy! You should have Mondale minutes to go there and get back here pronto. I mean, way before the... Hopefully before. Ba-boom! Oh, yeah! Let's move. You idiots. I told you we needed a plan B.